Witam się, myszki, z tej strony Tragol, w ostatnim odcinku z gry Gift. W ostatnim odcinku ścigał nas ten okropny lekarz, a w tym odcinku to na pewno będzie już koniec, bo jesteśmy prawie przy samym końcu, jeżeli chodzi o całą mapę. Tylko że nie chciałem robić to w ostatnim odcinku, bo mieliśmy taki problem, że musimy teraz znaleźć te farby. Tylko że te farby, może to nam trochę potrwać, zanim znajdziemy je, więc nie chciałem robić dłuższego odcinka ostatniego. Będzie to taki krótszy odcinek ostatni, ale za to po prostu z treścią, żeby było już tylko, że to jest ostatni poziom. Okej, okay, witaj, zielona farba. Jedyne, co mnie najbardziej smuci, to że nie odnajdziemy wszystkich pasażerów, bo nie odnaleźliśmy jednej dziewczynki. No, nie powiem, trochę było skomplikowane tamten system. Czy on lata? Czy to jeszcze jakieś wspomnienia, czy to po prostu, że teraz co chwila, jak będziemy to robić, to będzie coś tutaj. Okej. Okay. Jezek! Yeah. Uwielbiam. Chociaż nie powiem... Tak, pies? Myślę, że dzieci inaczej rysują psy. Takie... Robią jej im pyski, przez co to tak trochę śmiesznie wygląda. Okej, okay, czyli teraz możemy zebrać wszystkie, ale to jest takie typowe, że czy nam się uda. Czy zbierze się wszystkie? Okej, okay. I tutaj chyba nie wydaje mi się, żebyśmy mogli zginąć inaczej niż od upadku. Trochę mnie denerwuje czasem, jak wiesz, że i tak chodzi o to, żeby to było obrócone, to i tak oni muszą dać, że dłuższy czas to zajmuje. Okej, okay. Teraz przynajmniej ta mechanika się przydaje, bo czasami mamy takie powierzchnie, które musimy trochę dolecieć. Okej, okay, witaj, niebieska farbo. I kogo to dorosujesz? Teraz takie lorowe, jak to wygląda. Tak, że takie będzie jakiś filmik tłumaczący fabułę i takie będą korzystać z tych rysunków, jako że pokazać, jak naprawdę wyglądały te postacie. Okej. Okay. Zgaduję, że... Bo tak, mamy trzy farby i zgaduję, że możliwe... A nie, myślałem, że będą jeszcze rodzice. Że dwójka rodzica, tutaj rysujemy statek. Czy to jest ten statek, na którym jesteśmy? Dlatego też nam się wydaje, że jesteśmy na statku? Mło. Nie, dobra. Już tak bardzo nie będę robić teorii spiskowych na ten temat. Okej. Okay. To była już przedostatnia farba. O, czyli jednak krótkie to było. Ale... Dobra już. Przynajmniej napisy końcowe trochę dłużej oglądacie. Okej. Okay. Teraz chyba musimy pójść na ten stół, tylko... Jak zwykle musimy poczekać. O nie, mamy kolejne. Dobra, poczekam, jak się nam już to wyprostuje. O, niech to. Okej. O! Dobra. Jak mówię, możemy tylko zginąć od upadku. Upadliśmy. Dobra. Czyli, że tam jest taki dosyć szybki segment. Dobra. Poradzimy sobie. Okej. Okay. I gdzie teraz mamy pójść? Mamy pójść na górę? Okej. Okay. Udało nam się. Tak, chyba tutaj będzie kolejna farba. Tak wygląda. A nie! To już jest koniec, dobra. To całe pomieszczenie... Bo jest tutaj kilka pomieszczeń, które się obraca i to jest... I to jest denerwujące. Bo... Mapa się nie obraca i... Człowiek nie wie, co się dokładnie dzieje.
Możemy się obrócić, bo ja chcę wejść tam. A nie, jest tutaj. A jak mamy tam wejść? O, jest, udało się. Joj, odnaleźliśmy ostatnio. Przynajmniej wiem, gdzie później mamy pójść. Jej. Podoba mi się ten model, tylko że jest taki problem, że u nas farby zazwyczaj farby albo wiecie, to myślimy o farbach malarskich, więc są w tych kubłach. Okej. Okay. Spotkałem wszystkich pasażerów na górnym poziomie statku. Okej. Okay. O! O, czy to nasza dziewczyna? O! Jeszcze muzyka się włączyła, taka. I ten piesek. Raczej nic więcej tego nie będzie, tylko będzie kilkanaście kadrów na to. Okej, okay. Czyli się udało nam zebrać wszystko. No niby wszystkich pasażerów na górnym piętrze, ale... A, ma się los. A, umarliśmy. Kurde, bo mogliśmy się cofnąć i tam było przecież tam było ten dostęp do tego, tylko że oczywiście gra uznaje, że teraz musimy zrobić pełny obrót z powrotem. To oczywiście, o, tam jest, jest coś tam. Okej. Okay. Czyli są jakieś pamiątki tutaj rozstawione. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Jesteśmy poza mapą. Okej, okay, tamtej na górze nie zdobylibyśmy. Ale przynajmniej tutaj zdobędziemy kilka. Teraz jest pytanie, czy możemy tamtą. No niby... Okej. Okay. No niby... jest to możliwe, tylko że jesteśmy na takiej powierzchni, że to jest mało prawdopodobne, żebyśmy mogli to szybko zrobić. Okej. Okay. Może jeżeli jakoś wykorzystamy obecny stan rzeczy. Nie, musimy trochę przeczekać to. Okej. Okay. O, nie. To musimy zostać na tym. Nie, musimy być tu. Ale to i tak się nie wyprostuje. O, udało nam się. Dobra, więc w takim razie sprawdźmy. Dwie pamiątki to dosyć dużo. Tak, zdobyliśmy 22 z tego. Zgaduję, że to wszystko będzie czerwona farba. Używana z przyjaciółką dzieciństwa. Wybieraliśmy razem malować obrazki przedstawiające niebo. Zielona farba. Używana z przyjaciółką dzieciństwa. Uwielbiam przedstawiające łodzie. Przedstawiające plaże. Przedstawiające ocean. Czyli lubili morze. Dobra, zostaną trzy postacie, ale wydaje mi się, że to są trzy postacie, które tak naprawdę już spotkamy na samym końcu. A tutaj co to jest? Tablica. Słowa są ścierane zaraz po ich napisaniu. Staram się je zapisywać, ale moje notatki też znikają. Okej. Okay. Ciekawie powiedziane, ale nie wiem o co dokładnie chodzi. Obraz piaszczystej plaży. Gdy patrzę na niego, słyszę falę. Teraz cały czas słyszę je w głowie. A, to chyba niedobrze. Okej, okay, co... O! Jesteśmy z powrotem. Dobra. Nie! Będę musiał od początku. A, dobra. Czy się nam uda? O, udało nam się od razu. Okej. Okay. W takim razie już jesteśmy przy samym końcu. I tak. Nasza pamięć. O, i okaże się, że ta dziewczynka, która była, to po prostu była nasza żona.
i czy tak naprawdę umrzemy. Znaczy się umrzemy, że umieramy. O, schody. Znaczy się... Zastanawiam się, jaki powód, bo tak, niby lekarz, ale to może ze starości był, ale na samym początku mieliśmy tą scenę z tym, że toniemy, więc zastanawiam się, czy po prostu nie utonęliśmy i dlatego tak, no, teraz mamy taki zwid, że albo nas odratowali i po prostu jesteśmy już umierający, albo po prostu zbyt bardzo myślę o tym. Znaczy się, czasami się po prostu zbyt bardzo myśli o tym, co dokładnie gra chce nam powiedzieć. No w sumie ma jeden warkocz. Teraz jak tak patrzę. To trochę wyjaśnia też dlaczego... ta książka. Trochę też wyjaśnia dlaczego mamy skafander, że... Helm, nurka, bo lubiliśmy tam ocean. I co, pokazuje nam wspomnienia? Nie, ona też znika. No i najśmieszniejsze jest to, że tak naprawdę nie znaleźliśmy jednego dzieciaka i tyle. Albo się odratowaliśmy, że jednak nie zginęliśmy. To było też fajnie, ale nie. Dobra, akurat... I są złote, wow. Czyli taka bardzo... bardzo przywiązana wspomnienie. Ok, mogę już się ruszać? No nie, nie myślę, że będzie jeszcze kolejny boss fight. Tak, jesteśmy pod wodą. Ja nie wiem, czy to już jest... czy to już jest koniec, czy... To tak wygląda. Tak, to jest koniec, więc chyba już nie będzie gry dalej. No... Gra była bardzo trudna z tego względu, że... jak to powiedzieć... Ewidentnie nie było to aż tak bardzo... testowane. Niektóre poziomy wydawało się, że nie były robione w ogóle pod graczy. Okej, nie ma okularów? Gdzie one są? Że po prostu one były zaprojektowane i później jak trzeba było je przechodzić, to takie, okej, da się po 5 minutach próby przejść. Przechodzi. Że nie było tak, żeby było aż tak bardzo zmieniane. Żeby po prostu było czasami takie idealnie było. Okej. Okay. Znaczy się to chyba nie są przedmioty, które zebraliśmy w czasie gry, bo nie pamiętam, żebym zebrał skrzypce. O. Jakie słodkie jest. Znaczy się nie wiem, czy brałbym to w taki sposób, że tak wyglądają postacie z tej gry, czy to po prostu... Chyba... Nie wiem, jak to ująć. Chyba tak, że to są takie reprezentacje w tym świecie, właśnie w tych wspomnieniach. Bo tam mieliśmy dużo takich zdjęć, obrazów, gdzie były normalne sylwetki ludzi. Więc to była taka po prostu przedstawienie ich. Dobra. Więc oprócz tego, że tamtą gwiazdkę zdobyliśmy, to tam mieliśmy jeszcze tą ikonkę, że ona tam stoi, ale chyba już jesteśmy w tym pomieszczeniu. I... spotkałem staruszkę. I tak, już jesteśmy poza mapą. A jeżeli chodzi o album,
To ona jest tu. Mamy jeszcze dwie postacie, może spotkamy je później. Babcia. Babcia, która zmarła na serce, pozostawiając męża. Kochała kwiaty, grę na pianinę i swoją rodzinę. Czyli, że ona już wcześniej zapewne zmarła. I tylko nam się teraz to pokazało. No i chyba my też za chwilę będziemy szli w stronę światła. O. I to teraz te wszystkie postacie, które. Tak, czyli to jest dolny odkład. Te, które zdobyliśmy. Tutaj będzie środkowy. Tutaj jedną nie zdobyliśmy postać. Czyli, że była jeszcze na środkowym postać, która tutaj była, czyli to nie była ta dziewczynka. Czyli wszystkie dzieci znaleźliśmy, tylko tam. By zapewne był w tym pomieszczeniu, co nie znaleźliśmy, więc tak, tutaj są te dzieci. Ale naprawdę mi się wydaje, że jeszcze jedno powinno być. Tutaj jest tak, nasza ukochana, piesek, cztery farby. I zgaduję, że teraz dwie ostatnie postacie będą tutaj. Może być to lekarz i. O, i tutaj. O, tak, ewidentnie, jakbyśmy coś odblokowali, to byśmy mieli tajne zakończenie i dwie jeszcze postacie. Zapewne tego lekarza. Może lekarz w obu formach? Dobra, ale chyba musimy już iść w stronę światła. Możemy biec? Bo dobra, pobiegniemy w stronę światła. Czyli tak, czyli nie znaleźliśmy tych dwóch. Chociaż staruszkę znaleźliśmy, a tam jej nie było. Okej. Tak. Czyli jednak umieramy. No, można było się to z tego spodziewać od samego początku. Nie powiem. Gra. Czasami się zastanawiam, czy gra była robiona. Czy fabuła była robiona pod grę, czy gra była robiona pod fabułę. Wiadomo, że jest najpierw pewien ciąg, że co my planujemy robić, ale później jest oczywiście to robienie w praktyce. Okej, świat wewnętrzny. Widziałem zakończenie. Okej, czyli teraz mamy postacie. Tam. Jakaś postać z prawej była, to wydaje mi się, że to był. A tak, to był ten starsza postać, tutaj jest młodsza. Tutaj ewidentnie jest nawiązanie do z ich pierwszych postaci. Ale teraz jest pytanie, czy tamten chłopiec na samym końcu to był. Prawdziwa postać? Czy wydaje mi się, że nie, że to było jednak też trochę uznanie. Na pewno ostatni byli. Tak, więc to wszystko. Czyli zapewne jest zakończenie takie dodatkowe, kiedy się wszystkich zbierze. No, tamtego gościa. Ale nadal się zastanawiam, jak tamtego gościa niby można było zdobyć. Ukryte pomieszczenie, bo tam było to ukryte pomieszczenie. Bo trzeba było tą drugą skrzynię zebrać, ale nie wiem jak ją zebrać było. Tą ostatnią postać nagram, ten materiał i zapewne utnę tutaj i będzie jakoś tak, że pod sam koniec. Oczywiście, jeżeli znajdę czas. Jeżeli tego nie było, to przepraszam, po prostu czasu nie miałem. To jest bardzo spora gra, nie powiem. To jest na jeden taki pełny dzień gry. Więc to naprawdę dosyć sporo. A tak, żeby na kilka dni rozłożyć, to też jest dobre, żeby tak wieczorami pograć tą grę. Tam się po pewnym czasie czuję moment, kiedyś czuję się tak. Zdenerwowanie, że się co chwila coś takiego dzieje. Okej. Tak. No i mamy przedmioty z dół, czyli że jak tam już uda nam się zdobyć pewną część, to zresetuj ustawienia. O, zapewne to jakbym zrobił na samym początku byłoby dobrze, ale nie wiem czy to było, więc tak, mamy prawie wszystkie postacie, mamy tą oczywiście staruszkę. Mamy 70%, więc tutaj jeszcze trochę.
Przedmioty one są w różnych miejscach, że tak powiem, że... Pamiętam, że tam był konik na bieguna, ale na przykład tutaj, te całe obrazy, ten środkowy to był najgorszy, bo on był taki duży, nie wiadomo było, gdzie tam to znaleźć. A początkowy to tutaj nie zdobyliśmy. Tak, że to jest coś takiego, że... Że to jest, im dalej szliśmy, tym bardziej były te rzeczy, które nam, wiecie, że bardziej z młodości były. No, myślę, że historia bardziej była opisana przez te rzeczy, więc to zawsze fajne jest. Tutaj to był ten segment właśnie się uczyliśmy. Tutaj był segment, kiedy... Tak, tutaj był segment z tym właśnie pracą i chyba z jak żona nam umarła. Po czym był segment oczywiście z tym, jak już byliśmy starcem. To właśnie, bo to nie jest taki jakby taki... No, początek tutaj jest taki już bardziej płynny, ale ten końcówka to taka już różne etapy życia były. Więc... Tak, więc trzeba będzie znaleźć tego ostatniego gnoja. Nie, to nie jest ten ostatni gnoj, to jest ten pracownik. Ale co to za pracownik jest? Bo tutaj mamy ten... Mamy tych trzech. Tutaj mamy... Nie wiem, tutaj jest... Ewidentnie będzie w tym tajnym pokoju. Tutaj mamy wszystkie farby ewidentnie, zebrali się. I tych dwóch to wydaje mi się, że to jest zapewne lekarz. Dobra. Więc... Czy to chyba już takie ostateczne, czy polecić zagrania? Jeżeli lubicie parkour, to tak. To jest dobra gra parkourowa. Też dobrze rozpisana fabuła do gry parkourowej. I jeżeli chodzi o cenę, cena jest dosyć duża. Myślę, że to po prostu, że twórca bardzo... Znaczy się dobrze siebie ocenił. Myślę, że ta cena jest odpowiednia do wkładu w gry. Ale już nie wiem, czy jest odpowiednia do samego gameplayu. Bo są dużo takich elementów, które trzeba byłoby na pewno trochę bardziej przemyśleć, zanim się wyda grę. Ale myślę, że to już tyle. Jak mówię, jeżeli lubicie parkoury, to jest trudny parkour. To nie jest łatwy parkour. Więc oczywiście jeszcze pad. Tak, kontroler musi być. Więc myślę, że to wszystko. Widzimy się w kolejnych seriach na tym kanale. Z wami Trajol. No to cześć!